Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Zostałem poproszony przez Piotra Strzemięcznego z Fuck You Hipsters o udzielenie kilku odpowiedzi na pytanie, jak daję sobie radę w okresie kwarantanny, ile koncertów zostało odwołanych na mojej trasie, co robię, jak pracuję, jak spędzam wolny czas. No więc cóż, staram się zachować dobry nastrój. Dużo czasu spędzamy z synem. Raz dziennie staramy się pojechać do lasu w odludne miejsce. Prawda, Gleon? Gdzie dzisiaj byliśmy? Nad Wisłą? Byliśmy nad Wisłą w odludnym miejscu, spacerowaliśmy sobie bezpośrednio do samochodu, z samochodu, żeby zachować bezpieczeństwo. Praca, cóż, no nie wychodzi najlepiej. Ale potem? Popadłem w pewien marazm, jeśli chodzi o pracę. Dobra. Dzisiaj staraliśmy się zrobić graffiti z synem na murze, ale potem uciekaliśmy przed policją, prawda? Tak. Więc nic z tego nie wyszło. Jeśli chodzi o muzykę, wydaje mi się ona kompletnie nieistotna dzisiaj. Nie. Chyba, że Nirvana oczywiście, chyba, że Nirvana, które dzisiaj sobie słuchaliśmy z Leonem, ale w tym, co się dzieje, w tym, co się dzieje współcześnie, jakby moja aktywność muzyczna kompletnie nie ma sensu. Irytują mnie również filmiki permanentnie wrzucane na Facebooka i na YouTube'a artystów, którzy siedzą ze swoimi instrumentami, grają przed kamerami. Ale nie wykluczam, że również mnie to czeka, jako jakiś swoisty rodzaj wydobycia się z tej czeluści bezrobocia. Odwołanych mam już dziesiątki koncertów, spektakli i warsztatów dla dzieci i wszelkie aktywności związanej z muzyką. Być może zacznę sprzedawać swoje koncerty online. Nie wiem, czy ktoś to kupi, ale chyba jest to jedyna opcja ratunku mojego budżetu, naszego budżetu, co nie, synuś. Albo po prostu pójdę do normalnej roboty, jak człowiek. Albo po prostu pójdę do normalnej roboty. Zachowujemy jeszcze w miarę pogodę ducha, to raptem 10 dni. Zachowujemy. Pogodę ducha. Zachodujemy cebulę dzisiaj. Zachodujemy sobie dzisiaj cebulę. Jesteśmy dobrej myśli. Cóż mogę powiedzieć? Jak widzicie Państwo, wszystko idzie ku dobremu. Rozwijamy relacje rodzinne. Ale nie wiem, jak dużo w tym muzyki. Może coś zaśpiewamy? Nie. Nie? Tak, zaśpiewaj. Dobra, co? No to. I co poza tym? No w sumie nic. No i tak to wygląda w sumie. Tak. Od rana do wieczora. Tak to właśnie mniej więcej wygląda. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękujemy za uwagę. Może usłyszymy się za parę miesięcy, jak wytrzymam psychicznie. Czekaj, albo w dół, patrz, czekaj, tutaj coś leży. Pa, pa. Pa, pa.